Słyszymy dziś w Ewangelii przypowieść o dzierżawcach winnicy. Posługując się tą przypowieścią, Pan Jezus opowiada historię zbawienia. Pan Bóg posyłał do swojego ludu proroków, którzy wzywali go do nawrócenia, mieli zebrać plon nawrócenia, ale ci prorocy byli odrzucani, prześladowani, a nawet zabijani. Ostatecznie posłał swojego syna i ten sam los spotkał jego. Trudno jest przyjąć kogoś, kto wzywa do nawrócenia. Trudno jest nam usłyszeć prawdę o sobie, która jest niewygodna, która odsłania nasze ciemne strony, która wskazuje jakąś przestrzeń do nawrócenia. Jest taka modlitwa, którą polecam szczególnie podczas rachunku sumienia, która brzmi: Boże, pozwól mi spojrzeć na moje życie Twoimi oczami. I to jest bardzo piękne, bo dzięki temu możemy spojrzeć na nasze dobre strony, na to, co jest jasne w naszym życiu, ale także odważnie zmierzyć się z ciemną stroną, z przestrzenią, która wymaga nawrócenia. Słuchacze Jezusa chcieli go wyrzucić, bo w złości wiedzieli, że tę przypowieść On mówi o nich. Ona jest także o nas. Jesteśmy tymi, którzy odrzucają wielokrotnie wezwanie do nawrócenia. Tylko teraz, co zrobimy my z tą prawdą?